Witajcie na kanale Stajnińska. Dziś nagramy dla Was film pod tytułem Stajenna poranna rutyna, czyli to, co się u nas codziennie rano wydarza w stajni. Każdy dzień rozpoczyna się od tego, że stajenni traktorem wywożą na pastwiska siano i wsadzają je do opon, żeby konie miały co jeść. Później następuje karmienie owsem. Pilnujemy, żeby konie w każdej z 7 stajni dostawały odpowiednio zbilansowaną dietę. Każdy koń w zależności od potrzeb dostaje swoją paszę, albo owies, jakieś dodatki paszowe, więc nie jest tak, że po prostu chodzimy i każdemu koniowi dajemy tyle samo owsa. Jest to po prostu w zależności od ich potrzeb. Następnie konie są wyprowadzane na pastwiska. Jak widzicie, nasze konie są bardzo spokojne i opanowane. Można bezpiecznie je prowadzić. Następnie przygotowywane jest sianko dla koni, które zostają w boksie, ponieważ mają jazdę bądź są kontuzjowane i muszą stać, bo mają areszt domowy. Te konie, które stoją w boksach, dostają regularnie siano, kiedy im się skończy, dostają nową porcję. Następnie konie, które idą na jazdę, mają przygotowywany sprzęt przy boksie, w którym stoją. Następnie konie mają albo zmienianą ściółkę, albo jest im dościelane. Konie, które akurat nie idą na jazdę i stoją na pastwisku, mają swój czas wolny, czas zabawy, jak to na pastwisku. Konie w boksach są czyszczone, jedzą sobie i często jest tak, że jak tylko skończą jazdę, to znowu są wypuszczane na pastwisko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i zapraszamy Was na social media Stajni Iskra.